mogę jedną rzecz powiedzieć, to, no to będę tam stał, dopóki ktoś mnie naprawdę nie powali. No. Jest bomba taki, który no, dużo szczeka, właśnie jest fajnie wyszczekanym gościem, chociaż on coś potrafi, umie się bić, ale myślę, że z miłą chęcią bym się z nim kiedyś zmierzył, chociaż rozmawiałem parę razy z Kamilem Glikiem i mówi, że lubi to, że chciałby spróbować swoich możliwości. Trudną statystykę, że w 3 meczach z rzędu dostałem 3 czerwone kartki. Fajnie się bawiło, fajnie się, no to z życia czerpało. No ale to też ma ten skutek taki tragiczny w tym, że no rozstałem się ze swoją rodziną, nie mam córek przy sobie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest były piłkarz, który kiedyś był fajterem, a obecnie fajter, który jest byłym piłkarzem. Błażej Augustyn, witam cię bardzo serdecznie. Zgadza się? Fajter teraz? Coś w tym jest. No, kiedyś się walczyło na boisku i oddawało się całe zdrowie, a teraz przekształciło się to bardziej w salę gimnastyczną i próbowanie swoich możliwości, słabości, lepszych, gorszych chwil. No wiadomo, no, ludzie, z którymi się teraz na co dzień spotykam, no to jest ich chleb powszedni. Mój jest troszeczkę inny. Pewnie gdybym ich zabrał na Orlik pograć w piłkę, oni by mieli problemy, a tam oni stwarzają mi problemy. Słuchaj, taki wniosek na sam początek, bo przygotowywałem się do wywiadu, trochę podtwarzałem sobie wywiady z tobą, poczytałem troszeczkę i tak doszedłem do jednego wniosku. Ciekawe, czy się z nim zgodzisz, że ja uważam, że miałeś bardzo duży talent do piłki, pod kątem też fizycznym świetnie się prezentowałeś od najmłodszych lat i wszystko super. Ale ja dochodzę do wniosku, że mogłeś wybrać od samego początku sztuki walki, bo to jest sport indywidualny, w którym to ty decydujesz o wszystkim. Oczywiście są trenerzy, ale nie ma tam już gry zespołowej. A ty raczej wyglądałeś mi na osobę taką jako indywidualista, który chciał wiele rzeczy zrobić po swojemu i dojść do tego, ewentualnie być odpowiedzialnym samemu za błędy, które się popełnia. Oczywiście sporty walki nie były kiedyś tak popularne, ale tak sobie myślę w twojej kategorii. Co o tym myślisz? Coś w tym jest, że jednak naprawdę cechowały i cechują mnie do tej pory takie właśnie bardziej indywidualistyczne cechy, gdzie chcę sam o sobie, nie wiem, decydować, gdzie chcę właśnie swoje błędy brać na siebie i tak samo, kiedy jest sukces, też być tym jakby najważniejszą osobą w moim życiu. No ale to nie ma co ukryć, że jednak czy to w sportach walki, czy w piłce nożnej, no są również trenerzy, są ludzie, którzy czegoś cię uczą, więc oni też mają jakieś swoje dodatnie strony w tym. Ale wracając do pytania, tak na dobrą sprawę, no biłem się często za mało lata i ostatnio w jakimś wywiadzie właśnie wspomniałem, że mama miała dużo problemów ze mną i pani pedagog w szkole również, bo często dochodziło do głupich sytuacji. A wybrałem piłkę nożną, bo jednak to ona sprawiała mi największą przyjemność, jak byłem małolatem i no tak to się ciągnęło. No miałem mega dobre predyspozycje właśnie fizyczne, co z biegiem lat później delikatnie siadało, bo ten mój organizm, nie wiem czy przez styl życia, który również prowadziłem w międzyczasie. Właśnie miałem do tego nawiązać, czy gdzieś ten gdzieś może ten mniej sportowy tryb też wpłynął na to? Tak, myślę, że sporo, bo jednak, no umówmy się, teraz ci piłkarze, ci sportowcy są dużo bardziej świadomi tego co robią, czego chcą, a tutaj się działało tak jakby delikatnie, instynktownie. Po części miałem do tego smykałkę, miałem do tego mega zapał, miałem do tego, tak jak mówiłeś, w początkowych fazach talent i predyspozycje, ale z biegiem lat, przez kontuzję, przez operację, wszystko to delikatnie, procent po procencie się cofał. Ale koniec końców chcę powiedzieć, że życzyłbym większości piłkarzom, którzy nie wiem, czy wchodzą na swoją drogę, czy tym, którzy większość swojej kariery spędzają w Lidze Polskiej, żeby przeżyli chociażby to, co taki trip, jak przeżyłem ja. Bardzo fajna przygoda, bardzo miło to wszystko wspominam, fakt, że szybko minęło. Zawsze nie wierzyłem chłopakom, którzy mówią, że to szybko minie.
No ale sam się o tym przekonałem. Nie, no przygoda fajna, to trzeba przyznać. Gdzieś tam to CV twoje wygląda też całkiem imponująco. Ale mam wrażenie, że gdybyś dzisiaj zaczynał, gdzie te sztuki walki są dużo popularniejsze, jest KSW, są freak fighty, to młodzież bardziej ciągnie do sztuk walki, jest możliwe, żebyś zaczął nawet od tego, albo na tą salkę trafił szybciej. Wiesz co, no na pewno dużo większe możliwości mają teraz ci chłopcy, którzy, czy tam nawet dziewczyny, bo tak. Jednak koniec końców te freak fighty też dały mega dużą popularność i myślę, że ci zawodowi sportowcy, którzy występują, tak jak mówisz, w KSW czy innych federacjach już tych profesjonalnych, myślę, że to też im przyciągnęło młodzież, którą oni w międzyczasie mogą trenować i na której również mogą zarabiać pieniądze. I to się stało mega popularne, przyciągnęło bardzo dużą rzeszę właśnie kibiców, fanów, młodych, starszych. Każdy, jak ja teraz mówię, wchodzę na salkę i widzę, że każdy chce trenować sztuki walki i to jest fajne. No wiadomo, że nie każdy ma do tego predyspozycję. Jedni robią to dla fanu, jedni robią to, bo chcą się czegoś nauczyć. A czy piłka? No piłka no jednak jest najpopularniejszym sportem na świecie i zawsze będzie generowała chyba największą liczbę chłopców, którzy chcą zostać piłkarzami, no bo to jednak... Ja jestem w tym samym wieku co ty, więc jakby pamiętam te lata, kiedy tak naprawdę piłka no, dominowała, nie było tak naprawdę większego wyboru i te sporty drużynowe. Uważam, że właśnie, żeby pójść w tą stronę sztuk walk, to jednak nie wszyscy mają do tego charakter, tak? Nie Ale ty miałeś ci, nie i wszyscy, masz. Nie wszyscy ci chłopcy pewnie byliby w stanie sobie pozwolić, czy przyjąć, nie wiem, wiedzę, że musi przyjąć cios, nie wiem, na twarz albo coś takiego. No nie wszyscy są do tego skłonni, jednak piłka nożna to jest troszkę inny sport i tam jest więcej fanu niż brutalności. Oczywiście, no. A teraz to środowisko, w którym się obracasz, bo trzeba przyznać, że to piłkarskie, już sam wspominałeś w wielu wywiadach, że średnio ci pasowało. Trzeba przyznać, że teraz to środowisko składa się jednak z takich osób. Oczywiście wielu profesjonalistów, którzy też swoje przeżyli, ale jednak w dużej mierze byli to raczej niegrzeczni chłopcy, którzy mają swoje charaktery. Jest trochę tobie bliższe, mi się wydaje. Lepiej no się tak, czujesz. Tak, ja zawsze miałem kolegów takich, że tak w cudzysłowie nazwę, szemranych. I dobrze się z nimi czuję. Szanują mnie chłopaki, wiedzą jaki jestem, wiedzą, że zawsze miałem i mam swoje zdanie, swój charakter i to się nie zmieni, bo taki po prostu tak się wychowałem. Wychowywałem się w dużej mierze ze swoim starszym bratem i z jego starszymi, jeszcze starszymi, bardziej z starszymi kolegami od niego. I jakoś tak nauczyli mnie tych zasad, tego szacunku też do starszego kolegi, do szacunku do starszej osoby i tak dalej. Co w dzisiejszych czasach widzę, że bardzo mocno podupadło i no i nie do końca mi to odpowiada. Po prostu czasami się od tego, no ale tak jakby odbijam od tego, ale koniec końców tłumaczę sobie, że jednak wszystko musimy biec z tym czasem, który idzie, bo jeśli się zatrzymamy, no to zatrzymamy się tam skąd wracamy, a tego już nie będzie, więc trzeba iść z duchem tym młodzieżowym, tym czym jest po prostu i jakoś sobie z tym radzić. A powiedz mi, czy gdyby nie freak fighty, to ty mimo, gdyby nie były w ogóle popularne, gdyby założyć, że ich nie ma, to ty i tak po tej karierze poszedłbyś właśnie w jakieś pojedynki? I tak byś się sprawdził gdzieś na ringu, jak, w oktagonie? Jak już to powtarzałem kilka razy dobrych, że chciałem zawsze się sprawdzić, wejść do ringu. Nie zastanawiałem się na jakich zasadach, czy to będzie profesjonalne, czy to będzie amatorskie, czy to będzie właśnie w formie freak fightowej. Cieszę się, że jest taka możliwość freak fightowa, bo to jednak, no jednak nie są profesjonaliści, jednak raczej nie są. Są i nie są, no ale można powiedzieć, że poziom się dostosowuje do danego zawodnika. Gdy za pierwszym razem poznałem Darka Snarskiego, byłego olimpijczyka z Barcelony, który zaraził mnie delikatnie sport boksem, mianowicie w Białymstoku, gdzie chodziłem tam raz, może dwa razy w tygodniu po treningach uczyć się tam pierwszych jakichś przyruchów, ruchów. No to już wtedy Darek namawiał mnie, żebym wystąpił w jednej z jego gal.
co nie było mi delikatnie po drodze, bo wiedziałem, że nie mam na tyle umiejętności, żeby bić się z jakimiś chłopakami, którzy od małego trenują boks, ale mówiłem, że nie wykluczam tego, bo jednak charakter mój i tak by chciał się sprawdzić, i tak by chciał zobaczyć, na co go stać. No ale tak jak widzimy, potoczyło się inaczej. A to zapytam może trochę inaczej. Powiedz mi, czy teraz obecnie, kiedy już wkroczyłeś w ten świat freak fightów, sprawdziłeś się już w oktagonie, to jakie są proporcje, jeżeli chodzi o twoją motywację? Bo tam są trzy rzeczy, które mi się rzucają w oczy. Pieniądze, powiedzmy sobie, że fame i ta część sportowa. Jak to proporcjami u ciebie wygląda? Wiesz co, jednak sprawdzenie się sportowe było na początku głównym tym czynnikiem, no ale nie ukrywam, że jestem już po karierze jakieś, już nie ma dostawy tego, jak to nazywał mnie ktoś, bankomatem, już nie mam tej dostawy bankomatu takiego, który, chociaż to było zabawne, nigdy nie traktowałem piłki jako to, że kogoś dojść z kasy. Dojść z kasy, no ale okej, no. Ale no nie ukrywam, no wiadomo, to są też pieniądze, właśnie tak jak mówisz, fajna rozpoznawalność, tak jakby czuję się na nowo, tak jak byłem piłkarzem, gdzie cały czas się coś działo, bo jednak tak jakby już po zakończeniu tego grania brakowało mi tego wstawania rano, tego treningu. Celu, tak motywacji. Jak, tak, rozumiem. Celu, motywacji. Uciekałem w imprezy i tak dalej. To nie służy jednak człowiekowi. To zresztą ostatnio fajnie Tomek Hajto powiedział, że jednak to dla nas też jest taki reżim na nowo, żeby dobrze jeść, trenować, żeby trzymać formę. I to jest też między innymi w tym fajne, nie? A przy okazji można zarobić. Ale tak proporcjonalnie dzisiaj, tak na szczerze, te proporcje to 50% ponad jednak to jest kwestia sportowa? Czy te finanse jednak w jakiś stopniu wiesz są... Wiesz co, ja ci szczerze powiem, że ja nie zarabiam kokosów tam, no to też głupio zacząć. No wiadomo, ale no od czegoś trzeba zacząć, wiesz, to nie jest powiedziane, nie? No, myślę, że w głównej mierze jednak, no nie wiem nawet, czy to w głównej mierze można powiedzieć, że pieniądze, bo to zabrzmi głupio, ale myślę, że 50-50, bo to okay. Jednak ja się śmiałem ostatnio, ktoś do mnie mówił. Jeszcze 10% gdzieś tego fejmu może być, nie? No tak, to jest jednak fajne i to przyciąga też jakichś reklamodawców, jakieś fajne promocje, reklamy i również tak jak mówisz, to się kręci, jedno nakręca drugie. Ale no fajnie, rozmawiałem ostatnio z jakimiś znajomymi i mówię, nie, no coś tam, nie dałbym rady temu czy tamtemu. Mówi, gdzie ty, mówię, pewnie bym się poddał. Gdzie ty byś się poddał? Przecież to widać, że ty tam nie idziesz, żeby sobie pogrzebać w nosie czy coś, tylko że chcesz dla siebie jak najlepiej i chcesz przede wszystkim pokazać, że jesteś niezłym sportowcem, tak? A nie, że jak co niektórzy tam idą i po prostu po 5 czy 10 sekundach tylko po to, żeby zapełnić kieszeń, się położyć. No ja tego nie przyjmę na pewno i jeśli mogę jedną rzecz powiedzieć, to będę tam stał, dopóki ktoś mnie naprawdę nie powali. No. Wiesz co, bo ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o twoją osobę co do świata freak fightów, to nikt nie miał jakiegoś takiego zawahania, pomyślunku na zasadzie, że ty jesteś tam przypadkiem i że trafiłeś tam w jakiś sposób. Jest to dziwny zbieg okoliczności. Tak jak w przypadku, nie wiem, Tomek Hajto, powiedzmy, media mogą kreować różne opinie, bo też znana jest jego jakby biografia, historia, więc wiadomo, może motywacja być różna, ale w twoim przypadku akurat wiele osób stwierdziło, ta sportowa kwestia, o której ty wiele lat mówiłeś, wiele osób jest przekonanych, że to przeważyło mocno i to też widać u ciebie, tak? Że ten sport jednak... Czynnik, no ale wiadomo, że no, tak jak mówię... Kasa jest fajna, oczywiście. Ja tego nie ukrywam, że pieniądze też są ważne. No, jednak mam dwójkę dzieci, muszę dbać o nie. I za darmo obić sobie mordę, to... Tak, ja zresztą mówiłem, no, wiele razy dostałem propozycję walk charytatywnie. Ja się godzę na granie w piłkę charytatywnie, jeżdżę na wszystkie turnieje, zresztą teraz w niedzielę również byłem wczoraj na turnieju charytatywnym i robię to gratisowo, nie chcę żadnych pieniążków za to, robię to po prostu dla fanu, dla fajnej zabawy i dla pomocy dzieciom czy potrzebującym, ale jak ktoś mi zaproponował walkę charytatywną, no to powiedziałem, że nie, no to nie wchodzi w ogóle w grę, no bo
No bo co jeśli dojdzie do tego, że ktoś mi złamie szczękę, ktoś, nie wiem, ucierpie na zdrowiu i tak dalej, no to to już jednak, no umówmy się, jak już wchodzi w grę bitka, no to różne rzeczy mogą się wydarzyć. Więc jeśli mam to robić, no to jak już wychodzę i mam czysto sportowo to robić, no to jednak oczekuję też za to jakiegoś wynagrodzenia. A to dopytam teraz o te kwestie fejmu, popularności, bo jak wiadomo, to rośnie wraz z tym, im większe są dymy. Tutaj w przypadku tej twojej pierwszej walki jeszcze było dosyć spokojnie. Atmosfera troszeczkę zaczyna gęstnieć. Teraz przy okazji twojej walki z Bartmanem już troszeczkę robi się bardziej gorąco, ale sam wiele razy mówiłeś, że masz krótki ląd, potrafisz się odpalić. I ja przeczuwam, że to jest tylko kwestia chwili. Sam widziałeś pewnie kilka konferencji, w których to tak naprawdę z człowieka spokojnego pojawić demon, a ja myślę, że w twoim przypadku to też jest tylko kwestia czasu. Może nie przy tym przeciwniku, ale jeszcze przy kolejnym. Wiesz co, myślę, że to jest właśnie, tak jak mówisz, zależne jest od przeciwnika, zależne jest od sytuacji, zależne jest od słów, które są wypowiadane w twoim kierunku i odnośnie czego one się tyczą. Ale no, wielu moich znajomych, wielu ludzi, którzy mnie zna, wiedzą i wręcz mi mówią, że jestem idealnie sklejony pod to, chociaż... Paradoksalnie jesteś tu dużo spokojniejszy, przypuszczam, niż w życiu bywałeś. Tak, jestem bardzo spokojny i zresztą tak jak bywam, no zresztą nawet wczoraj na tym, jakśmy siedzieli wieczorem na kolacji po turnieju, to dużo sobie żartowałem i odpalałem fajnych tekstów. No i mówili, no czemu ty nie jesteś tam taki młody? Ja mówię po prostu, bo ja jestem sobą. No i jeśli... Dopóki ktoś nie napocznie mnie, no to ja pewnie będę spokojny i będę, tak jak jestem stonowany i spokojny, kiedy muszę, no to taki będę, ale pewnie kiedy dojdzie do jakichś gorszych sytuacji, no to pewnie pójdę po bandzie. Ale przypuszczam, że, bo wiadomo, też opinia na temat, najgorsza opinia na temat tych freak fightów wywodzi się głównie z tych konferencji, w których to tak naprawdę, no sam chyba potwierdzisz, wiele widziałeś takich już patologicznych zachowań. Sam teraz w jakiś sposób będziesz też tego po części uczestnikiem i gdzie ty widzisz swoją granicę, jeżeli chodzi o swoje zachowania? No bo zobacz, wyobraź sobie sytuację, w której tak naprawdę ktoś wyzywa cię, no nie będziemy teraz tu przytaczać, no, albo sporo dziwnych, wiesz, takich inwektyw i wiadomo, od frajerów i tak dalej, gdzie to może spowodować duże emocje. I gdzie ty widzisz swoją granicę właśnie? Nie wiem właśnie, jak się zachowam w takiej sytuacji, ale na pewno, no na pewno nie będzie to miłe i przyjemne, ale nie chcę teraz rzucać jakimiś, co ty zrobisz, tylko bardziej gdzie ty widzisz granicę swojego zachowania, bo twoje córki przypuszczam też... Nie chcę mówić, że obiecuję, ale ja myślę, że się nie będę dopasowywał takich słów do danych ludzi. Bardziej myślę, że pod show, no trzeba coś tam powiedzieć, bo jednak jesteśmy tam, żeby robić show, tak? Druga rzecz to jest walka, ale dużo większą oglądalność ludzie tak jakby skupiają na tym, co ty, jaką wymianę zdań toczysz ze swoim przeciwnikiem, a walka to już jest dodatek. No chyba, że ktoś się interesuje, nie wiem, sportami walki, no to z zainteresowaniem będzie oglądał dwóch sportowców. No ale jednak trzeba czegoś tam używać. Ja na pewno nie zniżę się do takiego poziomu, żeby naprawdę zrobić z siebie pośmiewisko, tym bardziej tak jak mówisz, mam córki, które to oglądają i jednak jestem w dużej mierze dla nich przykładem, bo ludzie mogą mówić o mnie wszystko, co chcą, ale jestem takim czynnym, aktywnym ojcem, który chce dać dobry przykład swoim dzieciom. Czyli rozumiem, że twoi znajomi czekają na tego prawdziwego Błażeja Augustyna, który tak, wśród gdzieś tam znajomych potrafi... Żebym po prostu dostał jakiegoś youtubera, którego poniesie i po pierwsze, żebym go gasił, a po drugie, żebym później go zgasił w ringu. Ja uważam, tak ja patrząc przez pryzmat tych freak fightów, że właśnie profesjonalni sportowcy, którzy wchodzą do walki z takim youtuberem, patostreamerem, czy jak ich tam różnie nazywać, od tych lepszych do tych gorszych, żeby właśnie udowadniali im, że ten sport jednak będzie wygrywał nad tymi wyszczekanymi... Moim takim po części marzeniem było, żeby ta drabinka w miarę możliwości tak wyglądała. Wiadomo, że chce się również mierzyć ze sportowcami i ludźmi, którzy gdzieś liznęli sportu walki, bo jednak to jest też jakieś wyzwanie i pokazanie mi, gdzie są moje możliwości, gdzie jest mój sufit. Ale chciałbym, żeby doszło też do takich konfrontacji właśnie z youtuberami, którzy czują się
silni, mocni, którzy chcą się sprawdzić, tak, ale w gębie, no, którzy chcą się sprawdzić właśnie ze sportowcem. I to nie sportowcem, który jest, nie wiem, zawodowym, czy fighterem, tylko sportowcem, który uprawia całkowicie inny sport niż fight. No. Ja czuję, że ty masz tą listę ułożoną już mniej więcej, kto tam mógłby po kolei... Właśnie to jest problem, że nie mam, ale... Nie, no na bank z 2-3 nazwiska to masz takie na 100%. Gdzie bym kogoś znalazł na pewno. No, między innymi jest Bomba taki, który no, dużo szczeka, właśnie jest fajnie wyszczekanym gościem, chociaż on coś potrafi, umie się bić. Ale myślę, że z miłą chęcią bym się z nim kiedyś zmierzył, chociaż pewnie to będzie ciężkie, bo jego tam wymiar sprawiedliwości tak, bardzo trochę go ganiają. No. Ściga i... Tak, on był mocny, no to tak, ten trash talk z nim mógłby być... W gębie, no nie wiem, czy dopasowałbym się do jego trash talku, ale na pewno dopasowałbym się do niego w ringu dobrze. Mm-hmm. No jest to na pewno postać, która mogłaby być ciekawa. Budzi wiele kontrowersji. Dokładnie. Byłby, no to by było niezłe, tym bardziej, że tam mamy jakiś wspólnych znajomych z Gdańska, którzy też go nie trawią lekko i chcieliby, żebym to ja jako były piłkarz utarł mu nosa. No. A jak się zaopatrujesz na pojedynek Tomka Hajty z Kubą Wawrzyniakiem? No bo z Kubą występowałeś w Lechii. Tak, z Kubą występowałem z Lechii. Spodziewałeś się, że on tam... Się znam bardzo długo i również się kumpluje. O Tomku powiedziane zostało już wiele. Tak, ten Kuba bardziej zaskoczył, mam wrażenie. No, też było to dla mnie zaskoczeniem, choć Kubę spotkałem również na gali, w której występowałem. Troszkę żeśmy sobie porozmawiali, ale nigdy nie padło z jego ust zdanie, że spróbuję walczyć, nie wiem, spróbuję swoich sił, czy zacznę trenować. No nigdy, no to był dla mnie lekkie zaskoczenie. Nie wiem, co mam powiedzieć. No cieszę się, jeśli... Raczej rozmawiałem z nim ostatnio chwilę i mówi, że sprawia mu to przyjemność, inny wysiłek, jest zajawka. No i to jest najważniejsze. No to wiadomo, no pojawiamy się tam, żeby, no tak jak mówię, dawać show. On nie będzie... Oni nie są... Nie jesteśmy profesjonalistami, więc ich wymiana też będzie no, na zasadach bardziej amatorskich, więc... Więc z nimi chyba też nie ma jakiejś złej krwi nie, znowu, wydaje więc... Mi się, że nie, wydaje mi się, że nie. Tomek nigdy akurat z Kubą nikomu myślę, że nie miał za... że tak powiem, nie kibicuję, bo to będzie... Jeśli powiem jednego, to obrażę drugiego i no, niech będzie remis najlepiej. Chociaż tam rzadko to się zdarza, ale... Ale przyznasz, ale... dosyć ciekawe zestawienie. No, bardzo ciekawe, no bardzo ciekawe i jestem bardzo ciekawy tej walki. Mam nadzieję, że będę miał okazję ją zobaczyć, bo czasami właśnie po tych naszych walkach trzeba chwilę posiedzieć u doktorów, sprawdzić wszystko. Mam nadzieję, że to się nie przyciągnie i że będzie możliwość tego zobaczenia na żywo. No i jeżeli chodzi o Sławka Peszkę, to widzę, że on chce przyciągać byłych kolegów z boiska albo tych po prostu byłych piłkarzy. Widzisz jeszcze jakąś taką postać, z którą ty ewentualnie chciałbyś się zmierzyć albo kogo warto by było wciągnąć w ten świat, a ma takie predyspozycje? No z moich informacji i z tego, co rozmawiałem parę razy z Kamilem Glikiem i mówi, że lubi to, że chciałby spróbować swoich możliwości, no to myślę, że on byłby jedną taką z postaci. Nie wiem kiedy. Ale myślisz, że jest to realne? Co Kamil tak... Nie mam pojęcia. No wiem, że... To, że lubi, a że wejdzie, no, to są dwie różne rzeczy. No właśnie, nie? To ciężko stwierdzić. No zobaczymy. Z czasem zobaczymy, kiedy skończę grać w piłkę, bo jeszcze jednym... Tak, jeszcze. Jesteśmy w tym samym wieku. Ja już nie gram profesjonalnie, można powiedzieć, od 2 lat, a on wciąż działa, więc... Zobaczymy, kiedy skończy, czy będzie miał na to chęć, czy będzie miał na to zdrowie, bo to wiadomo, no nasze organizmy są wyeksploatowane mocno. No. Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że zgubiły cię 3 rzeczy. Kontuzję, pewność siebie i szczerość. No, w dużej mierze tak. Kontuzję, no to przede wszystkim, no to właśnie przez, tak jak wspominałem, nie dość, że wysoka intensywność, wiadomo, na profesjonalnym poziomie treningów plus pozaboiskowe jakieś tam wyskoki. No, pewność siebie, którą miałem za mało lata, później był okres w moim życiu, że ją zatraciłem i to właśnie między innymi przez kontuzję, gdzie się borykałem i walczyłem o siebie, walczyłem o powrót do tej takiej pełnej sprawności. Lekko mnie to przytłoczyło i musiałem naprawdę mocno pracować nad sobą. A pewność siebie za mało lata, dlatego że kiedyś ona nie była tak tutaj. Kiedyś jak ktoś okazywał mega dużą pewność siebie, to mówili, że jest po prostu arogantem. I ja byłem brany za takiego aroganta, a ja naprawdę byłem mocny w środku. Miałem naprawdę, naprawdę zasób takiego, no nie wiem, no przezwyciężałem wszystkie słabości. Potrafiłem
Ale co decydowało, myślisz, o tym, że miałeś tą... Skąd ona się brała, ta pewność siebie? Nie mam pojęcia, ale nie wiem, czy się taki urodziłem, czy po prostu tak mnie życie kształtowało, że no nie wiem. Ale jakieś twoje doświadczenie, myślisz, życiowe, czy właśnie to, że się taki urodziłeś, czy może byłeś pewny swoich w jakiś sposób, nie wiem, warunków fizycznych, czy potencjału, czy talentu? Widziałem, na co mnie stać. Widziałem, jakie mam umiejętności, widziałem, jaką mam fizykę przede wszystkim również, gdzie potrafiłem rywalizować naprawdę z mocnymi gośćmi i dawałem sobie radę. Tylko nie wiem, czy to do końca była ta pewność siebie. Ja już nie mówię taka typowo boiskowa, ale ja ją miałem też w środku, taką pozaboiskową, gdzie czułem się po prostu mocny sam w sobie. No i w wielu momentach gdzieś mi ktoś tam gasił mi tą świeczuszkę delikatnie. No i w pewnym momencie się lekko załamało, no ale no tak jak mówię, no tak jak wcześniej wspomniałem, życzę wszystkim, żeby i tak z tego, co ja ulepiłem z tych moich kontuzji, to i tak zeszło się wszystko dobrze, no. Mhm. A trzecia rzecz, o której wspomniałem? Szczerość. No bo byłem szczery i nigdy tego nie ukrywałem, że jak mi coś leżało po prostu na wątrobie, no to wydalałem, no i tyle. I nie miałem z tym problemów, chociaż w wielu momentach, i to czy to za granicą, czy w Polsce, bywały takie szatnie, gdzie umawialiśmy się wspólnie, że przystajemy na daną kwestię i tak dalej, a jak przychodziło co do czego, no to większość peniała, a ja zostawałem przy swoim po prostu i zwisało mi to, jakie to będzie miało konsekwencje, choć przyznam, że no, miałem trochę problemy, w sensie no, rodzina nie akceptowała tego, i czy to moi bracia, czy to najbliższa mi rodzina, z którą wtedy no, z moją ekspartnerką też jej nie odpowiadało wielu moich zachowań pod tym względem, bo mówiła zawsze, że powinienem sobie czasami po prostu przełknąć ślinę i zostawić to dla siebie, aniżeli walić prosto z mostu niektórym. No ale to po prostu no, twierdzę, no taki byłem, taki jestem i taki pozostanę i nie mam zamiaru tego zmieniać. Jak ktoś tego nie akceptuje, no to mi przykro. A propos tego, to była jakaś taka sytuacja, w której rodzina się na tobie w jakiś sposób zawiodła po jakimś twoim zachowaniu? Było coś, co sam żałujesz dzisiaj tego, że to zrobiłeś, bo no, wiele sytuacji musieli... w moim życiu było takich, które... Znaczy ja się domyślam, że no, nie byłeś najgrzeczniejszy, ale coś takiego, co dzisiaj byś powiedział, kurczę, faktycznie przepraszam za to, bo to był problem. Nie mogę przytaczać wielu sytuacji, bo to jednak są moje prywatne rzeczy i nie chcę o tym gadać, ale no, zawiodłem wielu ludzi wiele razy. Nie ukrywam tego, zawsze powtarzam, że wszystkie moje błędy biorę na klatę i po prostu z nimi idę dalej. I przeprosiłem już osoby, które miałem przeprosić, ale no, z czasu nie cofnę i żyję. No, muszę dalej sobie radzić. A nauczyłeś się na własnych błędach? Bo to jest kwestia sztuki. Oj, powiem ci szczerze, że wydawało mi się, że nigdy nie zmienię nic w swoim życiu, ale stopniowo właśnie taki nauczony takimi głupimi moimi zagrywkami niektórymi, dużo się nauczyłem. Teraz kwestia tego po prostu, czy to z biegiem czasu zobaczę, czy potrafię to wdrążyć w życie. Na daną chwilę bardzo dobrze mi się udaje i jestem, można powiedzieć, że po części z siebie dumny. Też jestem ojcem i to ojcostwo jest dużym wyzwaniem. Ty wiem, że też powiedziałeś, że ten początkowy etap twojego ojcostwa nie był idealny, ale rozumiem, że dzisiaj to tak naprawdę dla ciebie jest coś najważniejszego w życiu, przypuszczam. Tak. I szczerze ci powiem, że bardzo się cieszę, że mam dwie córki, choć zawsze znajomi mówią, nie, no piłkarz powinien być, byś mógł go szkolić, trenować i tak dalej. Nie, jestem dumny z tego, że mam dwie córki i staram się wpoić dobre cechy, te, które powinny mieć i które powinny cechować sportowca, bo moja starsza córka bardzo dobrze sobie radzi w siatkówkę i wierzę, że tak będzie ciągnęła tą swoją drogę. I no jest, nie ma chyba nic piękniejszego, jak przytulanie się do swoich córek, dzieci, słuchania miłych słów, no i jestem naprawdę, nie potrzeba mi więcej do szczęścia. Szczęście dzieci, to jest rzecz najważniejsza. To ja ci tak wyznam szczerze jeszcze, a propos takiego patrzenia na twoją karierę i postrzegania ciebie jako zawodnika, że
pojawiało się sporo też artykułów, zwłaszcza Weszło gdzieś tam z tobą jechało i to był ten okres w Jagiellonii, w którym łapałeś bardzo dużo kartek. Mhm. I ja powiem ci szczerze, że zgadzałem się z nimi, bo patrzysz na tego Błażeja Augustana, mówisz, no sorry, że tak nazwę, ale co za debil, co on robi, nie? No generalnie gość łapał non-stop kartki. Tam chyba statystyka była, że 7 meczów, 9 kartek. Praktycznie non-stop pauzowałeś. To był już taki etap, o którym ty wspominałeś, w którym czułeś już wypalenie swoje zawodowe? To z tego wynikało, czy wynikało tak, trochę, bo to się zaczęło dziwnie w jakiś sposób nawarstwiać? Tak, tak, w dużej mierze to już było wypalenie, to już było, może nie nadążanie, bo na treningach naprawdę się bardzo dobrze prezentowałem cały czas, ale gdzieś tam cwaniactwo po części uczulenie sędziów co do mojej osoby. No trzecia rzecz to moja agresja, która zawsze była we mnie i jak sobie kogoś upatrzyłem, kto mi uprzykrzał życie, no to starałem się jemu uprzykrzyć życie. Ale no tak, mam tą niechlubną statystykę, że w 3 meczach z rzędu dostałem 3 czerwone kartki. I to co powiedziałem, tylko teraz mi się przypomniało właśnie, jak o tym wspomniałeś, że miałem chłopaków w Jagiellonii w szatni, że usiedliśmy któregoś razu i oni się mnie pytają, jak sobie z tym radzisz, bo to jest powszechnie tak znane, tak? Większość piłkarzy się załamuje, czy nie wiem, naprawdę łapie doła, albo traci w ogóle totalnie formę. Jak ty sobie z tym radzisz? I powiedziałem do nich, że no wszyscy ze mnie jadą, no ale co ja mam zrobić? No przecież jak się tym załamie, no to musiałbym się, nie wiem, no coś musiałbym sobie złego zrobić, a ja mam zamiar dalej żyć. No to się może zdarzyć każdemu. Zdarzyło się mi, przyjmuję to na klatę. Niech ze mnie jadą, ile wejdzie. Fakt, że tam wspomniałeś, niektóre z tych kartek nie były w ogóle słuszne, co mi później przyznawał nawet sędzia sam później po jednym z meczów przyszedł, siedział na warze i jeden z nich mnie przeprosił, że jednak ta kartka niesłusznie została mi dana. Która... Już trochę za nazwisko dostawałeś. No, już trochę po części za nazwisko, po części za mój styl taki boiskowy. No, ale tak jak mówię, przyjmowałem to na klatę, mówię, ja będę dalej szedł, będę dalej grał i nie mam z tym problemu. Jeśli wiem, że większość z was by pewnie schowała głowę w piasek i się tym zamartwiała, ja się nie mam zamiaru tym zamartwiać. Po prostu taki mamy zawód, a nie inny, musimy przyjąć to, co nabroiłem, to czy to w życiu broiłem, czy na boisku, przyjmowałem to na siebie. No, ale takie opinie na temat tego, że jesteś hamem i agresorem, takim boiskowym, dzisiaj z tej perspektywy czasu, uważasz, że to było słuszne, czy...? Myślę, że jest dużo więcej zawodników, którzy są dużo gorsi pod względem takiej agresji i fizyczności ode mnie. No chociażby fakt, no to jest, wiesz, no wysokiej klasy zawodnika światowego ci tutaj wyłożę na ławę, no Sergio Ramos, no to powiedz mi, co możemy powiedzieć o nim? No jeśli ja mam niechlubne statystyki, no to przecież on ma, do niego jak wejdziesz, no to ma naprawdę, no arsenał żółtych, czerwonych kartek. No ale to no taki też ta nasza pozycja boiskowa no jest taka, a nie inna. Jedni są bardziej agresywni w tym odbiorze, czy nie wiem, czy w takim doskakiwaniu do zawodników, a inni po prostu tak markują i dużo lepiej im to idzie. Są zwinniejsi na nogach. No ja jednak byłem kawał chłopa na boisku i czasami musiałem mniejszego od siebie, lepiej mi było po prostu dojść do niego blisko i go lekko trzepnąć, niż miałem mu się dać rozpędzić. Ale to myślę, że mogło też wynikać z tego, że ty po czasie gdzieś tam komentowałeś pewne sprawy, mówiłeś, co myślisz, ale to też było z twojej strony, mogło zabrzmieć dosyć mocno arogancko dla wielu osób. Ale to znaczy, i to powodowało. Pamiętam, że chyba też rzucałeś później na Twitterze, gdzieś tam się udzieliłeś po któryś z tych kartkach, komuś gdzieś tam w sposób taki niemiły odpisałeś. Nie chcę przytaczać teraz, bo dokładnie nie pamiętam, ale coś takiego było i tak sobie patrzyłeś na tego Błażeja Augustyna i mówiłeś, nie dość, że gość właśnie, łapie kartki, to jeszcze gdzieś tam jeszcze się kłóci z ludźmi, nie? Że to jest tak odbierane, no ale z drugiej strony widzisz, jak ktoś do ciebie pisze i wyraża swoją opinię, a ja mu odpowiem, co ja o tym myślę, no to z jednej strony nie odpiszę komuś, to powie, a dobra, przyznaję, powiem coś, no to też a, jest arogancki. No to tutaj nigdy nie znajdziesz lekarstwa takiego, żeby wszystkich zaspokoić. No i ja i tak bardzo mało się udzielałem na Twitterze. Chociaż miałem taki pewien okres, że mówię, a dobra, zacznę się w to bawić, tak jak wszyscy się bawią, będę taki i taki. Ale później koniec końców nie sprawiało mi to jakieś frajdy, bo to
wymienianie czasem zdań z ludźmi, którzy nigdy w życiu nie byli na boisku, nigdy w życiu, nie wiem, nie stanęli przy wielkiej publice i nie wiedzą, z czym to się je, jak się to przeżywa, a przede wszystkim jak się poświęca czas na treningi, jak się poświęca człowiek fizycznie, psychicznie i tak dalej, no to on nigdy nie zrozumie do końca tego sportowca, tak? On będzie ode mnie wymagał, bo on będzie mówił, no dobrze, ale sam tego chciałeś, sam chciałeś mieć diety, sam chciałeś tak z tym wszystkim iść, taką wybrałeś drogę i okej. Okay. Ale koniec końców ludzie siedzący przed telewizorem, którzy dają ci rady i tak dalej, no to ja, no to co ja mam mu odpowiadać na takie rady? No nie przyjmuję takich rad, bo ty czy dany człowiek musiałby mi to pokazać sam, tak? To taki był fajny przykład, tak? To u nas w Polsce się działo, że jakiś zawodnik komentował... Że gościa wzięli na ring. Dalej... Właśnie nie wiem, czy to był filmik, też widziałem, że wziął hejtera na salkę. Gościu hejtował i wzięli go i mówili, no to dawaj, to teraz pokaż ty, jak ty to robisz. Ja ani razu nie... A ty mówisz jeszcze na boisku. Na boisku, ja mówię jeszcze, tak. Że fajtera jakiegoś jechał z jakimś fajterem i go wziął na salkę i go też tam lekko zlał. Ale to też jest fajne. No wiesz co, to był chyba z Peterem Crouchem i Crouch, bo jest z Crouchem często, tak, i żeby zaczął robić to samo. Tak. No, chociaż Crouch akurat ma duży dystans do siebie, bo on jest dosyć zabawnym gościem. Wiesz, ale chodzi mi bardziej o to, że ci ludzie powinni nas oglądać, okej, komentować, no, ale nie powinni do końca... Są pewne granice tego hejtu, rozumiem. Tak, granice tego hejtu. Okej, oglądaj, przeżywaj emocje. Masz prawo mieć opinię, denerwuj, prawda? Denerwuj się na nas i tak dalej, bo nie wiem, bo coś źle zrobiłem. Ciesz się, jak coś zrobiłem dobrze, ale nie możesz przekraczać pewnych granic, bo jeśli sam nie jesteś w stanie tego zrobić i nigdy w życiu nawet nie próbowałeś wstać z kanapy i zrobić coś z sobą, no to nie powinieneś oceniać kogoś, kto poświęca temu życie. Wiadomo, że za pieniądze, i to jest też nasz zawód, więc musimy być oceniani, musimy być, nie wiem, pozytywnie, negatywnie, ale też trzeba znaleźć takie granice, której nie powinno się przekraczać. Mhm. Wejdę teraz na temat, który też jest w jakiś sposób zawsze tematem tabu, w Polsce zwłaszcza, ale wspominałeś o tym wywiadzie też, bo mówiłeś o zarobkach. Twój największy kontrakt w Lechii to było chyba 80 tysięcy złotych, tak. Ale powiedziałeś takie zdanie. Większość pieniędzy przetańczyłem. Dużo imprez, dużo kobiet. To jest coś, co dzisiaj żałujesz, czy dobrze się bawiłem i... Wiesz co, no muszę powiedzieć, że fajnie, wszystko fajnie było, fajnie się bawiło, fajnie się, no to z życia czerpało. No ale to też ma ten skutek taki tragiczny w tym, że no rozstałem się ze swoją rodziną, nie mam córek przy sobie, w sensie mieszkają już teraz na Sycylii. No i to jest mój największy taki, moja największa bolączka, gdzie no straciłem to, co dwa diamenty, które straciłem. No po prostu nie mam ich na co dzień, ale no to co było dla mnie wszystkim, no muszę teraz dzielić między Polską a Włochami. To jest jakiś koszt, rozumiem tego. No też, no duży zawód mojej osoby co do mojej osoby. Bo tak jakby to trochę jakby też przykry wniosek, przykra odpowiedź, ale z drugiej strony to też pokazuje jaki koszt, nie koszt tego, że straciłeś pieniądze, tylko koszt tego, że straciłeś bardziej rodzinę i to jest chyba gorszy wniosek. Strata pieniędzy, tak. Tak. A ty potrafiłbyś żyć tak jak Lewandowski? Nie mówię o poziomie sportowym, ale mówię o takim sposobie prowadzenia się. Podaję Lewandowskiego, bo to jest w jakiś sposób wzór profesjonalizmu. Dietetycznie wszystko tak właśnie tip-top, wiesz, wszystko dopięte. Czy ty w ogóle... Myślę, że nie, bo to jest, myślę, że mega mocne obciążenie dla psychiki po części, bo jednak każdy z nas potrzebuje czasem jakiejś odskoczni od czegoś. Wiadomo, że są, na pewno jest jakiś procent ludzi na ziemi, którzy tak prowadzą swoje życie i sprawia im to radość i przyjemność, ale ja osobiście nie dałbym rady. No jednak potrzebuję takich odskoczni, które resetują mi głowę, dobrze się bawię, spędzam czas z fajnymi ludźmi, śmiejemy się, żartujemy i tak dalej, wygłupiamy. No ja jestem taki, ja po prostu chcę życie przeżyć na stówę, a nie, wiesz, kisić się z własnymi, nie wiem, myślami i
Męczyć się z tym po prostu. Męczyć się z tym, no i dostosowywać jakoś życie do tego, czego nie jestem w stanie na co dzień kontynuować. A propos tych jeszcze przepuszczonych pieniędzy, to jest tak, że ty na dzisiaj, bo też o tym mówiłeś, o kwestiach biznesowych, co też ciebie zapytam, ale to jest tak, że ty dzisiaj te friki są tobie w ogóle potrzebne, żeby jeszcze żyć, funkcjonować? Bo ty mówiłeś, że tak, biznesowo tak. Troszeczkę sobie w jakiś sposób poukładałeś życie, ale to jest na tyle, że... Radzę sobie, ale no umówmy się, jednak to jest większy zastrzyk gotówki i to pomaga w życiu. No jednak dużo popełniłem błędów, nie tylko takich w sensie związanych z imprezami czy też, ale też biznesowych też popełniłem dużo błędów, dużo pieniędzy gdzieś tam poszło w maliny, bo coś nie wypaliło, ale no to też mi pomaga. No mam co jeść, mam co się ubrać. Ja dużo, tak jak zresztą mówiłem u żurnalisty w wywiadzie, że ja wiele pieniędzy nie potrzebuję do życia codziennego, ale no tak jak mówię, no mam rodzinę, muszę córkom zapewniać też dobre życie, więc staram się iść w tym kierunku, żeby coś jednak było. A że mogę się przy tym też dobrze bawić, no to podwójna radość. A tak biznesowo, ta kwestia, bo mówi się, piłkarze inwestują w nieruchomości, też to jest ogólny taki wniosek, że są one dosyć bezpiecznie. Ty szukałeś gdzieś form inwestowania i straciłeś głównie przez to, że miałeś złych doradców, czy to były biznesy, które też, dzisiaj patrzysz, że w ogóle to była bzdura, co robiłeś? Złych doradców, a czasami... Straciłeś jakiś kumpli przez to? A ten mój, czy straciłem kumpli? Straciłem wielu kumpli. Ale to nie byli moi kumple w takim razie. Tak, no oczywiście. To nie są, ale no straciłem wiele też przez tą moją upartość i wiele sytuacji, wiele rzeczy, które chciałem robić też na własną rękę, które uważałem, że przyniosą mi duży zysk, no to się w nich po prostu kąpałem. Tak? Utopiłeś się trochę też. No i się wymoczyłem strasznie. Ale rozumiem, że wniosek jest taki, że nieruchomości dla ciebie dzisiaj są najbezpieczniejsze, bo one te, w jakiś sposób... Te, które mam, tak, przynoszą mi pieniądze i... Bo jeszcze mówiłeś o hotelu, tak? Tak, no w hotelu. No, pomagam po części, mam jakieś małe udziały u kolegi w hotelu, pomagam. To też dosyć duże wyzwanie biznesowe, co by nie tak, mówić. Tak, to też duża tak jakby odskocznia od tego, co w życiu robiłem. Też poznaję inne od kuchni poznaję inne kulisy innego życia, innego zawodu totalnie. I to jest też fajne, bo troszkę otworzyło mi też umysł, bo wiadomo, jednak wywodzę się z tej części piłkarzy, którzy myśleli, że życie będzie wieczne w piłce i nie do końca, szczerze mówię, nie do końca się przygotowywałem do tego, że skończę grać w piłkę, że się, nie wiem, szkolę w czymś albo idę po prostu... Tak jak mówię, z marszu wyszedłeś. Żyję tak jakby za bardzo chwilą czasami i na spontanie sobie lecę. No i ten spontan też mi przyniósł to, że właśnie mam takiego mega ogarniętego przyjaciela, który jest mocnym biznesmenem, właśnie ma swoje hotele i tak dalej i restauracje, który mnie wprowadza w to, pokazuje mi przy okazji gdzieś tam troszkę sobie na tym zarabiam, uczę się i może kiedyś w przyszłości, kto wie, może coś się uda otworzyć sam. Zrobiłeś dwa kroczki w tył, a właśnie kwestia biznesu, fajnie się tam czujesz? To jest coś, co cię kręci? Lubisz to? Podoba ci się? Tak, tylko wydaje mi się, że jestem jeszcze, głupio to zabrzmi, bo mam za chwilę 36 lat, ale wydaje mi się, że jestem strasznym laikiem jeszcze. No, w biznesie to akurat uważam, że najlepszy wiek to dopiero przed nami jeszcze. Dużo się jeszcze muszę nauczyć, ale też jedną z fajnych cech mojego charakteru jest to, że potrafię słuchać i wyciągać wnioski też z tego, co inni ludzie mówią. Później gorsze jest z tym wszystkim wykonanie tego, ale chłonę, dużą wiedzę chłonę, bo słucham i zresztą bywam czasem przy niektórych rozmowach i wsiąkam to. Fajnie się tego słucha. Wiem, że nie jestem w stanie na daną chwilę robić tego by myself, ale może kiedyś. Do piłki nie chcesz wracać? Nie czuję się. Znaczy, wczoraj trochę rozmawiałem właśnie z byłymi piłkarzami, chłopakami i ludźmi na turnieju charytatywnym i no wczoraj grając
takie małe meczyki, no sprawiało mi to dużą radość naprawdę i dość sporo nie grałem, bo nie grałem z kilka miesięcy, już z 3-4 miesiące nie grałem w ogóle. I sprawiało mi to mega dużą radość, chociaż przed turniejem zaklinałem się, że mówię, myślałem, że nie będę umiał nawet przyjąć ani podać. Mówię to, że to będzie wstyd, że ja tutaj wyjdę i będę wyglądał jak jakiś stary dziadek, który nie umie grać, ale jednak fajnie pobiegałem i fajnie sprawiło mi to dużą radość. Jak jazda na rowerze. I szczerze cieszę się, że bez kontuzji, bo troszeczkę ryzykowałem też. A, to fakt. Kolejna rzecz, która... do której ty bardziej pasujesz, zaczęliśmy od tej kwestii sztuk walki, to ty przesiąknąłeś mocno Włochami i ja mam wrażenie, że ten temperament twój bardziej pasuje do tamtego właśnie kraju. I teraz tak tylko rzucę hasłami. Włoska liga, włoska taktyka, włoscy trenerzy, włoskie życie, włoska pogoda, włoski temperament, włoskie kobiety, auta, muzyka, czego chcieć więcej. No to jest, dużo jest w tym racji i ja naprawdę czuję się za każdym razem, jak lecę, no teraz częściej latam do dzieci na Sycylii, normalnie czuję się, jakbym, jak wlatuję tam, to czuję się jak normalnie jak w domu, czuję się jakbym przyleciał do domu i to co mówi moja córka również przyjeżdżając do Wrocławia, co ja mówiłem zawsze, jak byłem młodszy i nie była w stanie w ogóle nigdy w życiu tego słyszeć, że ja zawsze jak przyjeżdżałem z zagranicy do Wrocławia, mówiłem, ale tu się dobrze oddycha i zawsze mówię, ale to jest fajne powietrze. Chociaż sprawiało mi dużą radość życie we Włoszech, nie ukrywam. No ale jednak stąd tutaj z regionu się wywodzę i tu się czuję no, jak w domu naprawdę, tak? A tam po prostu przylatuję i czuję się po prostu przez tych ludzi, przez ten klimat, który przeżyłem, przez to, że moje córki teraz tam żyją, no czuję się również jak w domu. Mam wielu kumpli, przyjaciół, może za duże słowo przyjaciół, ale serdecznych kolegów, z którymi spędzam czas, jak przyjeżdżam, chodzimy po restauracjach, wyskoczymy sobie gdzieś czasem w miasto i jednak ten ich luz i ta ich właśnie otwartość i to spędzanie czasu, wymiana zdań, to jednak jest bliższa mojemu sercu. No i muzyka przede wszystkim, bo ja to jestem, jak to mówią, jeszcze brakuje mi tylko The Voice of Poland, albo taniec z gwiazdami jeszcze. Jaka to melodia, bo lubię sobie pośpiewać. No, no to wszystko przed tobą, spokojnie. Ale raczej robię to tylko dla siebie, bo nie za bardzo z tym moim głosem. Opowiadałeś o taktyce we Włoszech, o tym, co zwróciło twoją uwagę, że u nas taktykę... szlifowało się, zwłaszcza gdzieś tam w twoim okresie, że szlifowało się na własnych błędach, że człowiek uczył się w większości przypadków gdzieś tam nabierając doświadczenia. A we Włoszech od już tamtych lat tłumaczono ci, co z czego wynika i też pokazywano, jak zrobić to dobrze. To jest coś, co robiło na tobie wrażenie i robi do tej pory? Bardzo duże wrażenie. Może do tej pory już nie, bo teraz jednak, zmieniło się jednak dużo się zmieniło. Jednak nasi trenerzy tutaj, czy polscy, czy ci, którzy przyjeżdżają do Polski i już wprowadzają wiele rzeczy, no to już jednak do tego doszli. Ale za moich czasów, gdzie wyjechałem w wieku 20 lat, i jak od A do Z pokazywali mi w każdej sytuacji, jak mam się zachować, kiedy skracać, kiedy cofać, kiedy jak doskoczyć, jak się ustawić, jak później biec w kierunku swojej bramki, jak skracać kąty i tak dalej, no to robiło ogromne wrażenie i nie ukrywam, że w tych czasach, jak przyjeżdżałem na, czy to na reprezentację Polski, czy jeździłem na jakieś mecze, które rozgrywaliśmy z niższymi ligami, no wtedy byłem małolatem, więc mega się dobrze sprawdzało i później w krew mi weszło i myślę, że na samym początku, jak przyjechałem do Polski, to było to, myślę, że mocno widoczne, tym bardziej jak byłem dobrze przygotowany fizycznie, bo jednak u mnie moja forma szła w parze z moim przygotowaniem fizycznym, bo jak się nie czułem dobrze fizycznie, to no ale to pewnie większość zawodników tak ma, że później nie potrafisz przełożyć tych swoich dobrych cech czy umiejętności, które posiadasz na boisku. Teraz to chyba przy sztukach walki najbardziej widać, nie? Jak nie masz kondychy, to nie wykorzystasz nic, to co się nauczyłeś. No to jest teraz właśnie, no dużo częściej rozmawiam właśnie z chłopakami też z sali i mówię do nich, że bo powinieneś mieć taką kondycję i taką. No ja mam dobrą kondycję, tylko że nasza kondycja piłkarska
jest troszeczkę inna, bo my jednak wchodzimy na wysoki pułap, schodzimy i jest taka sinusoida, tak? Sobie są te wahania, bo jednak jest... Dużo pracy tlenowej jednak jest. Jest zryw, ale za chwilę akcja toczy się gdzieś indziej i ta praca się zmniejsza do tych niskich wartości. A tutaj lecisz na dobrą sprawę tam 3, 5, czy ile minut, 3 rundy po 3, czy rundy po 5 i lecisz na wysokich intensywnościach. Ten oddech cały czas mocno pracuje. Jesteś cały czas w tej czerwonej strefie na beztlenie, można powiedzieć, i musisz sobie cały czas radzić, być obudzony, nie opuszczać rąk, co jest moim najfajniejszym zdaniem zawsze. Nie puszczaj rąk, a to człowiek już potrzebuje chwilę tlenu, no to chce spuścić, tak? Ale to ich cechuje i muszę przyznać, że mega szacun, bo jak widzę niektórych chłopaków, którzy potrafią te 3 czy 5 rund polecieć tak na maksa, no to naprawdę to jest sztuka. To jest naprawdę sztuka i doceniam ich i są wielkie chłopy. Naprawdę trzeba to dotlenić, trzeba mieć, no to jest duże poświęcenie, naprawdę. To, no jednak my w piłce inaczej biegamy. Ale trzeba to dopiero sprawdzić, tak, wejść dopiero, i... Dopiero jak się człowiek przekona na własnej skórze, to fajnie się ocenia. Myślę, że piłkarzy to dużo łatwiej ocenić, ale... Powiem ci szczerze, że na początku jak oglądałem te walki, to też czasami nie pojmowałem. Mówię, kurczę blade, no przecież oni powinni sobie biegać, powinni to, by było im łatwiej. Ale... No, jak ja mówię zawsze, jak ktoś wywiera na mnie presję w ringu czy gdzieś, no to jeszcze bardziej mnie męczy, bo wiem, że cały czas na mnie uparcie spina idzie, jeszcze. Tak, ja się spinam, staram się coś zrobić, a przy okazji musisz uciec, a tu znowu nawałnica i nie masz kiedy tego oddechu tak naprawdę opanować i kiedy się na dobrą sprawę delikatnie zregenerować, żeby być dobrze obudzonym. No i to... No nie, no jest naprawdę ciężkim wysiłkiem i podziwiam niektórych chłopaków, naprawdę niektórych, no tych przede wszystkim, co robią to całe życie, no to jest ich chleb powszedni, więc mega dobrze im to wychodzi. No na mnie działa ostro, nie? Ja nie potrafię sobie z tym poradzić, jak już idą na mnie na maksa, a mają umiejętności, wiem, że ciężko mi z tego wyjść, to tlen razy dwa mi zabieram. Dobra, Błażeju, myślę, że będziemy powolutku zmierzali do końca, ale żeby troszeczkę przyspieszyć jeszcze na sam koniec, to zrobimy sobie 11 krótkich pytań, 11 krótkich odpowiedzi. Tu oczywiście możesz opowiedzieć troszeczkę więcej, ale możesz też skracać swoją wypowiedź tak, żebyśmy po prostu podsumowywali. Może niektórzy sobie zajrzą po prostu w stare gdzieś tam wywiady, w stare materiały, żeby zapoznać się z pewnymi faktami, które w twoim życiu się wydarzyły. Więc lecimy. Brzmi tajemniczo. Brzmi tajemniczo, ale zobaczymy, co ty odpowiesz na te pytania. Lecimy. Szybciej wejdę ze stokowcem do oktagonu, niż napiję się z nim lufę na zgodę. Tak, na pewno. Nic się nie zmieniło. Anegdota z Janem Urbanem jest prawdziwa. Tak, jest. Diego Simeone nadal jest chujowym trenerem. Wiesz co, to bardziej tyczyło się... Jego zachowania, wiem. Tak, jego zachowania. Ja nigdy nie uważałem, że on jest złym trenerem w przekazie tego, co nas uczył, w przekazie tego, co od nas wymagał. Tylko jako człowiek go opisałem i to się nie zmienia, znaczy nie zmienia, nie wiem jaki jest teraz, no ale to co wtedy o nim myślałem, no to no nic się nie zmienia, no bo teraz już go nie znam, nie wiem. Ale wiesz, że tak naprawdę wszystkim bardziej pasuje ta odpowiedź, którą ty powiedziałeś i dorobienie do niej całej teorii, bo to krąży wiele lat i to jest tak mistrzowska odpowiedź, że... Za każdym razem to samo pytanie, już macham na to ręką. Ale to jest mistrzostwo świata, wiesz o tym, to jest tak, obrosło taką legendą, że po prostu... Się zastanawiałem z jakiej racji, nie? Nie, no... Słuchaj, też druga rzecz, że jak on obejmował naszą drużynę wtedy, no to no był tylko znanym... Wiadomo, tylko, oczywiście, że tak. Był znanym piłkarzem, a tak później jego kariera po prostu eksplodowała. No Atletico zrobiło swoje, to wiadomo. Jakby wiadomo, co chodzi, ale chciałem odhaczyć też to pytanie, żeby nie było, że tylko ja nie zadałem, nie? Najmocniejsza walka uliczna. Znaczy najmocniejsza, najmocniejszy... Nie, to mam następne. Z najmocniejszych pierdol, jaki dostałem. No to dobra, to jest następne. To dwa pytania od razu.
Wiesz co? No, najlepsza wygrana i największa porażka. Wiesz co, najlepsza wygrana. Ciężko to uznać wygraną, bo przydymiło do mnie dwóch gości na środku rynku we Wrocławiu. Szedłem z moim dobrym kumplem i gdzieś tam mnie wyzywali cały czas i... Pod kątem piłkarskim, czy...? Nie, pod kątem tego, jak jestem ubrany. Aha. Odnośnie tak wizualnie mnie obrażali, byli mocno pijani i my zresztą też nie byliśmy lepsi, ale ja mówiłem, dobra, nie odzywaj się, idziemy. No ale gość jednak kontynuował naszą tą, aż w końcu doszło do tego, że kolega dostał w cymbał, a drugi się chciał zająć mną i ja cofając się, gdzie on leciał na mnie, no to skontrowałem go strasznie brutalnie, akurat trafiłem bardzo dobrze i uderzył głową o beton i omal się ta sytuacja nie skończyła tragicznie i była wzywana karetka, było reanimowanie delikatne i tak dalej i mogło to dojść naprawdę do wielkiej tragedii, ale skończyło się koniec końców pozytywnie. Co ty gadasz, to aż tak mocno? A w pierdol? A w pierdol najmocniejszy to dostałem u mnie w mieście, gdzie pamiętam miałem, nie wiem, 14-15 lat. Mieliśmy takiego koleżkę, który słynął z legendy tego, że się bardzo dobrze bije i ja przycwaniakowałem przy moich kumplach i ruszyłem do niego. Dużo starszy był, czy? Dużo starszy był ode mnie. No, po 30 grubo ja byłem wtedy. Co? To ty miałeś 14 lat, on 30? No, albo nawet i więcej. No. I ruszyłem do niego i zasadził mi tak na bebechy, że się zgiąłem i pod brudkiem prosto w nos i nosek stąd przenik koło oka prawie mi się zatrzymał i na drugi dzień miałem operację, składanie i tak dalej. No to była taka jedna z gorszych sytuacji. Tu wiele też mówi o twoim charakterze wtedy, nie? Wyobrażasz sobie dzisiaj 14-latka, który do ciebie podbija? No nie wyobrażam sobie, nie chcę sobie wyobrażać takiej sytuacji, bo to było naprawdę zbyt zuchwałe z mojej strony. To faktycznie wierzyłeś w swoje siły od najmłodszych lat. No wierzyłem w swoje umiejętności, no ale zostały zweryfikowane. Gdy grałem w trzeciej lidze za trenera Siemieńca w Jagiellonii, to wiedziałem, że będzie świetnym trenerem. Tak, i zawsze to powtarzałem, zresztą wiele razy mówiłem trenerowi, że uwielbiam jego treningi, fajnie, naprawdę zawsze były takie owocne, w sensie nie było nudy, nie było statycznych sytuacji, tylko zawsze coś się działo, dużo gierek, mega dobre tłumaczenie ze strony trenera i to się dawało wyczuć i zresztą napisałem mu SMS-a, jak objął Jagiellonię, że się bardzo cieszę, że tak się stało, bo naprawdę zasługiwał na to. Widać było, że ma bardzo dobre cechy na dobrego trenera. A taki wymarzony przeciwnik, jeżeli chodzi o street fighty? No wymarzonych nie mam jeszcze jako takich, ale no mówię, no chciałbym się zmierzyć z tym bombą całym, który tak tam... Lata i tak, pytam jeszcze pod kątem właśnie może opisania go niż konkretnego nazwiska. To bardziej właśnie wolałbyś wtedy czysto sportowca, czy jednak wolałbyś youtubera, czy jakiegoś tam internetowego twórcę? I o jakich parametrach fizycznych właśnie taki, żeby był podobny do ciebie? Czy co by było dla ciebie wyzwaniem największym takim? Wiesz co, no nie będę sobie wybierał parametrów fizycznych, bo zresztą jak było widać w pierwszej walce miałem niższego od głowy od siebie, ale dość dobrze zbudowanego chłopa, no teraz mam większego od siebie i też lepiej zbudowanego ode mnie, więc myślę, że fizyka tutaj nie gra zbytnio roli, ale jeśli chodzi o czysto sprawdzenie się sportowo, no to kogoś, kto ma umiejętności, ale też dlaczego nawiązuję do tego bomby, bo on walczył już nie raz, umiejętności posiada. Widziałem, że jeździł zresztą do Tajlandii też się szkolić jakoś tam, więc charakter myślę, też ma. Charakter też ma, jest widać odważnym człowiekiem, więc myślę, że w przyszłości, jakby kiedyś dało radę, to nie byłoby najgorzej. W tą stronę. Co najbardziej zapamiętałeś ze współpracy z Adamem Mandziarą i z Cezarem Kuleszą? Z Adamem Mandziarą to, że zalegali mi pieniądze na okrągło, a z Cezarem Kuleszą powiem ci, że mam bardzo dobre wspomnienia odnośnie Czarka Kuleszy, bo traktował mnie bardzo dobrze, szanował mnie i
jak na koniec swojej takiej piłkarskiej kariery myślę, że lepiej trafić nie mogłem. Dopóki on był wtedy w tym klubie, to wszystko funkcjonowało jak w zegareczku. Mhm. Czy kariera trenerska Sławka Peszki to dobry kierunek dla niego? Spośród wszystkich, które on robi i wykonuje? Uważam, że bardzo dobry i wiesz co, i teraz powiem ci tak, wydaje mi się, że gdyby w okresie, w którym ja byłem w Wieczystej, Sławek był trenerem, to myślę, że grałbym po dziś dzień tam, bo ja mówiłem cały czas, że tak naprawdę chcę skończyć z grą w piłkę, bo nie czułem już takiego luzu, może nie chodziło mi o taki luz, że ktoś dawał mi robić co chcę, tylko po prostu taki też czysto psychiczny. Już byłem też po wielu przejściach, po taką drogę miałem dość wyboistą i potrzebowałem trochę takiego luźnego podejścia. I dopóki był trener Smuda, to bardzo dobrze mi się współpracowało. Naprawdę byłem zdziwiony, że z trenerem Franciszkiem Smudą uda mi się stworzyć tak zgraną parę, bo to naprawdę było dla mnie szokiem i mega, żeśmy się polubili. Nasłuchałeś się pewnie też tak, o nim sporo. Się dużo, ale on chyba też już w tym wieku troszeczkę odpuścił z pewnymi tematami. I na luźno podchodził. I bardzo mi to odpowiadało. Naprawdę się dobrze czułem, dobrze funkcjonowałem i dobrze grałem za jego czasów tam na początku. I później już się wszystko tak, zaczęło sypać. Mm-hmm. Czyli mówisz, Sławek. A ta drużyna potrzebowała właśnie, cały czas mówiłem, takiego trenera właśnie, jak Sławek to teraz zrobił. Dobre treningi, dobra komunikacja, dobra zabawa i taki... Więcej swobody. Więcej swobody, tak. I to po prostu ci zawodnicy już grali w piłkę, oni potrafią grać w piłkę. Ich nie trzeba do końca uczyć A, B, C i tak dalej, tylko trzeba dać im taką troszkę swobody na boisku, czy to poza boiskiem i oni to odpłacają. To jest widoczne gołym okiem teraz. Ale to o Smudzie tak się mówiło, że on miał tak dobrych piłkarzy, jak na przykład Widzę w latach 90., że on tak naprawdę, czy Paweł Janas kiedyś też z tego słynął, że oni tak naprawdę się nie wpieprzali w ten interes, dawali tym bardzo dobrym piłkarzom grać i... No, ale jednak treningi u trenera Franciszka Smudy to... Ale gierki na duże boisko, czy... Były również. Na dużym placu mała ilość ludzi i naprawdę dobijały. Najwięcej jednorazowo wydałem na? To nie, na mieszkanie chyba, no bo to nie wiem, na co innego mogłem wydać więcej. Jakaś impreza? Ja na imprezach raczej. Ciuchy, samochód? No samochody też kupowałem, no ale mówię, no ja na imprezach nie szastałem jakoś pieniędzmi, że nie wiem, rzucałem i szampany, Perignon, ja raczej bawiłem się syto, ale nie tak, żebym dawał całą... Głupio pieniędzy nie przy... Tak, tak głupio nie. Czyli nie było żadnej jakiejś głupiego wydatku. Najbardziej chciałbym poznać, tak w życiu, najbardziej, kogo chciałbyś poznać? Czy jest taka osoba, no? No powiedziałem u żurnalisty, że Elona Muska, więc podtrzymuję tą osobę. Słyszałem, że oprócz tego, że jest wybitnym biznesmenem i wszyscy o tym wiemy, no to też podobno lubi się dobrze bawić i może by była mieszanka wybuchowa. A coś mówili, że ma walczyć z Zuckerbergiem, że mają gdzieś tam się sprawdzić w parterze czy coś takiego, bo chyba właśnie Zuckerberg podobno tam trenuje jiu-jitsu, więc... Pierwsze słyszę, ale fajnie by było zobaczyć. Ciekawa walka mogłaby być, zwłaszcza, że tam pieniądze też mogłyby wchodzić w grę duże, nie? Chociaż oni mogliby walczyć za darmo. Sami na siebie by obstawiali. Dokładnie. Słuchaj, Błażej, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Fajnie było pogadać troszeczkę. Mam nadzieję, że jakieś pytania chociaż były inne niż zazwyczaj, bo było dużo. Wiem, że zazwyczaj o tej karierze piłkarskiej, co miałeś powiedzieć, to już w większości powiedziałeś. Dzięki. Dziękuję. Co? Pozostaje mi życzyć chyba powodzenia, no bo co można Tobie życzyć? Co? Zdrowia? Powodzenia? Jak ja to już teraz powtarzam za wszystkimi. Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko i tego się trzymajmy. Jak będę zdrów, to sobie poradzę ze wszystkim. Z całą resztą sobie kroczek po kroczku, stopień po stopieńku,
sobie będziemy lecieć. Pewnie rozmowę puszczę tuż przed gdzieś tam walką, więc będzie w miarę aktualne. Myślę, że do tej pory nic się nie wydarzy, chociaż te konferencje i tak dalej jeszcze wiele może pozmieniać, także boję się zawsze, że... Wszystko. Oby doszło do walki, żeby się udało. Słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Partnerem odcinka jest 5 posiłków dziennie Catering. Mam nadzieję, że korzystacie z kodu Futbolownia. Zapraszam również do innych wywiadów Futbolownia Show. Też oglądajcie i inne programy. Łapki w górę, komentarze i to wszystko, co tam trzeba robić, żeby się kanał rozwijał. I co? Do zobaczenia. Nie wiem, ty chcesz jeszcze do czegoś zachęcić, gdzieś tam cię śledzić? Zachęcam do oglądania tutaj naszego programu, kolegi. Wpadajcie do mnie na Instagrama, bo przyda mi się. Właśnie. Przydadzą mi się nowi obserwujący. Zapraszamy na Instagrama do Błażeja, pewnie tam będą reflinki do... Będą reflinki, wykupujcie, będzie zabawa. Będzie zabawa. Będzie show przede wszystkim. Właśnie oglądajcie, rozmawialiśmy za kulisowo, już masz naszykowane, co będzie się działo na afterparty? Na afterparty nie, no ja mówię ci, moje życie polega na spontanie, ja w ogóle nie planuję nic. Znajomi też się mnie pytali, co robisz w Sylwestra? Ja mówię, ja nie wiem, w ogóle do sobie o Sylwestrze na razie nie myślę, na razie będzie walka, później będzie powalczy, a Sylwestra gdzieś pewnie się wbije do znajomych. Baw się dobrze. Dzięki wzajemnie. Trzymajcie się, cześć. Cześć.